Dzień dobry, dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj do Was przychodzę z filmikiem, który nie był planowany, ale w sumie wyszedł bardzo przypadkowo i mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Zabieram Was do kilku sklepów tutaj we Włoszech, jestem na Sardynii i słuchajcie, obok nas jest miasto Olbia. Tam nie za bardzo jest dużo sklepów, jest kilka galerii handlowych, więc postanowiłam zobaczyć, co fajnego w sklepach jest, teraz są wyprzedaże, także zobaczymy, co tutaj można kupić. Wiele tutaj jest takich sklepów na zasadzie chińskim, więc te rzeczy nie są świetnej jakości. Ale ja wybrałam się właśnie do galerii handlowych, także Wam pokażę sklepy, których nie ma w Polsce. No i zapraszam Was do oglądania. Chcę zobaczyć do sklepu Zoiki, chyba tak się nazywa. Nie ma w Polsce tej ściółki, także idę obczaić, jakie tutaj są ceny i co można kupić. Te sklepy są fajne, 20 euro kosztują. Ceny tutaj na przykład to takie koszuli to 15 euro, jak widzicie. Ogólnie kroje są naprawdę bardzo fajne tutaj, natomiast jakościowo bardzo fatalnie wypada, ale no dosyć ciekawe są te rzeczy. Dajcie znać, czy w ogóle znacie taką sieciówkę. Na przykład ta spódnica na manekinie tutaj jest mega w moim stylu i taka spódnica w kwiaty kosztuje 20 euro. Większość rzeczy kosztuje albo 20, albo 15. Dobra, zobaczymy, co słychać na wyprzedażach. Te fajne mule są za 10 euro z 35. One są nawet takie wykonane, takie a la martensy po dyszce. Te wódki są też w miarę fajne. One chyba też kosztują około 10 euro, albo nawet 6. O, te złote są ekstra, one kosztują 6. Fajne, na takim małym obcasie. Jakieś takie mokasynki, kozaki. Takie basicowe t-shirty są po 5. Ten mi się mega podoba, mega fajny. Taki klasyczny. Pienka taka welurowa. Jest za 6 euro. To jest tak gorąco, więc najlepiej chodzi się w shortach. I na przykład takie klasyczne, no nie, te nie są klasyczne akurat, to są takie mocno zrobione, są po 6. A te mi się podobają, takie luźne, one kosztują też 6. Tu macie takie cytrynki, takie bardziej vintage, różne hiszpanki. Wybór jest spory, ale naprawdę stroje mi się mega spodobały, tylko w moim rozmiarze niestety nie będzie gór, ale ten strój jest przepiękny, taki a la Syreni. Bardzo ładny i do niego są mega ładne majtki albo taki brokatowy. Takie zwykłe t-shirty są po 2 euro na wyprzedaży, a są bawełniane, a ten akurat za 3, bo koli, ale to jest za 2. Są też męskie rzeczy, ale powiem Wam, że damskie są zdecydowanie lepsze modele. Bo tutaj raczej są takie poważniejsze koszule, niby sklep jest młodzieżowy, ale męskie rzeczy są takie. No i tak wygląda ten sklep. Bo nie wiem, czy dobrze wymówiłam nazwę, a my lecimy dalej. Ja w ogóle jestem dzisiaj bez makijażu, nie planowałam, że będę nagrywać ten film, ale przy okazji korzystam. Idziemy teraz do sieciówki OVS. Ja kojarzę CVS, chyba jest taka sieciówka dziecięca w Polsce. Też widziałam chyba w Mediolanie ten sklep, także idziemy zobaczyć, co słychać. Trochę mi świeci słońce, więc zabieram Was do kolejnego sklepu, robimy taki przegląd. I przy okazji nie jestem pewna, czy to są typowo włoskie sieciówki, natomiast to są sieciówki, które nie występują w Polsce, także coś innego. Po wejściu jestem dosyć zdziwiona, ponieważ mi się kojarzyło, że to jest taki dosyć młodzieżowy chyba sklep, a to się okazało, że to jest takiego coś a la Zenda, czyli bardziej trochę poważne, rzeczy klasyczne, basicowe, ale może tutaj weszłam na taki też dział poważniejszy na wstępie, także idę dalej. Mamy też na pewno dział męski. Powiem Wam, że naprawdę spodziewałam się, że to będzie taki basicowy sklep, a tutaj jest taki, wiecie, dosyć poważnie wyglądający. Tu macie promkę za euro jakieś. Gadżety męskie. Są, o, buty Bata, no proszę. I są Adidasa rzeczy, także taki dosyć multibrand bym powiedziała. Klasyczne modele, bo są i Superstary, i Sam Smith. Chyba tak się nazywałem, nie jestem pewna. O, tutaj też są takie bardziej kolorowe rzeczy, na przykład na przycenie jakiś plecak cechinowy za 7 euro. Też są jakieś dodatki w jednorożce.
Także jest tutaj przekrój przeróżnych rzeczy. Taka kosmetyczka mała kosztuje 8 euro, a duża 17. Ja pamiętam właśnie ten kids dział. Ups, nie chcę się wyostrzyć, że w Polsce chyba jest właśnie kids tylko. I jest trochę pod inną nazwą, także tutaj też widzę, że dział dziecięcy jest dosyć rozbudowany, dobrze. Te skarpetki są zarąbiste za euro, takie świecące, zielone w bardzo ładnym kolorze. Jakieś różne promki są, bo inne to są takie za bardzo, już takich to bym nie nosiła, ale te fajne. Macie też różne kosmetyczki, mgiełki takie brokatowe. Ja nie wiem, co się dzieje z ostrością, musicie mi to wybaczyć, ten aparat już jest dosyć stary i nie ma ceny takiej mgiełki, a jest 8 euro. A to są podobne do Victoria's Secret. Nie spodziewałam się, to jest mnóstwo kosmetyków i naprawdę są bardzo fajne. Na przykład zobaczcie, jak uwielbiam kokosowe rzeczy i to wygląda naprawdę fajnie za 12 euro. No kurczę, to jest super scrub w sticku kawowo-kokosowy, kosztuje 12 euro. Kurczę, muszę poglądać te rzeczy i się zastanowić. Tu są jakieś z masażerem. Wyglądają fajnie. Muszę poczytać i obczaić. Ale wybór jest ogromny i uwaga, jest kolorówka, ja się tego nie spodziewałam. Jest Makeup Revolution. Jakieś brokatowe rzeczy, serio, super wybór. Takie ogromne palety Makeup Revolution są, jakieś pędzle. Tu kolejne perfumy i mgiełki, te wyglądają fajnie, te są za 9 euro i są w różnych zapachach. Perfumy kosztują dyszkę. A tylko dalej pielęgnacja. Jejku, już sama nie wiem, co bym chciała nawet kupić tutaj w takim razie. Tutaj są bardziej takie słodkości. Kremik taki kosztuje 4 euro, chusteczki 3. Ardell rzęski, także widzę, że tutaj jest ogromny wybór w tych kosmetykach. One kosztują od 7 euro do 10. I są też rzeczy do domu. Powiem wam, że ciuchy mi się w ogóle nie podobają, ale te rzeczy do domu i kosmetyki są mega. Na damskim mamy buty Fila, Vansy, Adidasa. Na ciuchy, zobaczcie, są takie dosyć poważne, a tutaj ja. Tak jak mówiłam, dzisiaj w ogóle się nie przygotowałam na nagrywanie, ale jestem opalona, to chciałabym się pochwalić. Cena 4 euro za taką maskę, ta fajna. To już jest taki koreański produktów, także dobrej jakości to nie są. Zakupy zrobione. Naszym problemem jest to, że pokończyło nam się wszystko, a nie zrobiliśmy pranka, więc musieliśmy kupić skarpetki. Mamy tutaj też klasyczne sieciówki, Zara lub Bershka, ale do tych nie będziemy wchodzić, bo to mamy w Polsce, więc jak będę w Warszawie, to mogę wam taki przegląd zrobić nowości z Zarki, jakbyście chcieli. Teraz jesteśmy w sklepie Championa. W Polsce chyba też nie widziałam, żeby był Champion jako sam osobny sklep, ale możecie mnie poprawić. I to jest naprawdę superanski wybór. Macie dosłownie wszystko. I ręczniki Championa, i nawet maseczki na buzie tej firmy. Po prostu takie sportowe stroje, buty. Także wybór jest naprawdę ogromny. Słuchajcie, to jest hit. Ostatnio byłam w Kiku i pomyliło Kiko i pomyliło mi się z Wykonem i mówię, nie ma moich ulubionych konturówek. A się okazało, że właśnie poszłam do złego sklepu, także idę szukać konturówek. I to są bardzo fajne kosmetyki, także jak będziecie we Włoszech, to warto zwrócić na to uwagę. To są moje ulubione konturówki, ale kiedyś one kosztowały 2 euro, a teraz widzę, że kosztują 4. Ale są naprawdę rewelacyjne, bardzo długo się utrzymują. Okej, zaszalałam, kupiłam sobie 3 produkty, ponieważ była promocja, że jeden był za darmo. Postanowiłam, że haul wam nakręcę w takich pięknych warunkach, chociaż to nie jest najlepsze światło. Słuchajcie, ja za dużo nie kupowałam, ale złapałam takie skarpetki. One były po euro, zwykłe, białe, takie w sumie do Balenciaga nawet fajnie wyglądają. I to właśnie było w tym sklepie OVS. I wzięłam 3 rzeczy w Wykonie, tak jak wam mówiłam, była promocja i te 3 rzeczy wyszły za 12 euro łącznie. Wzięłam 2 cienie brokatowe, ja najbardziej lubię brokaty i czasami nie mam miejsca na ogromne paletki, także postanowiłam. Tu mam 215 numerek i to jest taki melanż różowo-niebiesko-biały, ale ja bym powiedziała, że po nałożeniu to on jest srebrny, ale bardzo ładnie wygląda w opakowaniu i wzięłam drugi numerek 117 i to jest bardziej wpadający w złoto. I na ręce jest obok tego srebrnego złoty. Bardzo dobrze są napigmentowane, po prostu raz przyjechałam. To jest numerek 06 Nude, ale on jest taki brudny róż, taki najbardziej lubię. Wydaje mi się, że to będzie trwały produkt. Nie będę na razie wam robiła
Swatcha, bo się zaraz cała wybrudzę, ale naprawdę fajny kolor, będę sobie testować. Słuchajcie, to by było wszystko. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Ja, jak widzicie, nie kupiłam za wiele rzeczy, nic nie kupiłam z odzieży, dlatego że uważam, że zakupy trzeba robić przemyślanie. Lubię sieciówki, ale nie często tam kupuję, ponieważ różnie to bywa z jakością i jeżeli coś już naprawdę potrzebuję, to wtedy się wybieram. Nie chciałam robić pochopnych żadnych zakupów, szczególnie, że teraz przed wyjazdem troszkę nowych rzeczy pojawiło się w mojej szafie, także po prostu nie chciałam szaleć, ale mam nadzieję, że spodobało Wam się, może się wybieracie do Włoch na Sardynię i taki film Wam się przydał. Dajcie znać, czy w ogóle coś takiego Wam się podoba w podróżach, bo w sumie zrobiłam to pierwszy raz, także piszcie w komentarzach. I to by było wszystko w tym filmie, więc jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to koniecznie zasubskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!